Trafiony! Dzisiaj zagramy w statki League of Legends o skiny. Gdzieś w tym miejscu na rzece kryją się jednostki przeciwnika. Musisz je odnaleźć używając tylko i wyłącznie ulta. Round one. Jeden, dwa, trzy! Jak to zrobił? Chłopaki, możecie pingować, ale to będzie ciężko przebić. Dobra, Arkoan, zadanie nie jest łatwe. Bez utrafił trzech przeciwników. Zobaczymy, czy to by się uda wyrównać ten wynik. A, nie trafiony! Nie trafiony! Nie trafiony! Zero punktów! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX. Pierwsza na świecie przeglądarka dla graczy. Wygląda tak. A może wyglądać też tak, czy tak. Macie nad tym pełną kontrolę. Ale to są drobiazgi. Przejdźmy do mięsa. W zakładce GX Control macie opcję ograniczenia wykorzystywania RAMu czy procesora. Dzięki temu możecie mieć Operę włączoną w tle, nawet podczas grania w tytuły, przez które wasz komputer zaczyna się dymić. Zmniejszacie zużycie procesora i RAMu przez przeglądarkę i gracie dalej. Dodatkowo możecie zobaczyć, które zakładki w przeglądarce zabierają wam najwięcej mocy przerobowych i po prostu je wyłączyć. I to samo możecie zrobić z internetem. Ściągacie jakiś duży plik? Chcecie w międzyczasie zagrać sobie w Ligunie? Nie ma problemu. Limitujecie zużycie internetu przez przeglądarkę i możecie śmiało grać bez lagów. Opera GX to jest taki kombajn, w którym macie dosłownie wszystko, czego potrzebujecie. Możecie połączyć przeglądarkę z Face'em, z WhatsAppem, z Discordem i rozmawiać ze znajomymi bezpośrednio z jej poziomu. Dodatkowo możecie połączyć sobie swoje konto Twitch, dzięki czemu nigdy już nie ominiecie streama waszego ulubionego streamera. Do tego macie GX Playera. Łączycie go ze swoim Spotify'em, ze swoim Apple Music czy ze swoim YouTube Music i słuchacie muzyki bezpośrednio z przeglądarki. I teraz uwaga, Opera GX jest również dostępna na urządzeniach mobilnych i może być połączona z waszą Operą na desktopach. To oznacza, że bez znaczenia, czy jesteście przed swoim PC-tem, czy gdzieś w terenie, możecie korzystać z możliwości Opery GX. Słuchajcie, kliknijcie w link w opisie, ściągnijcie Operę GX, sprawdźcie, czy wam się spodoba. Ja serdecznie polecam. Dobra, Arkoan, spróbuj trafić wszystkich. Trafiony! Nie trafiony? Dwa trafione! Czy jesteście gotowi, czerwoni? Dobra, Bezu. Dawaj. Jeden trafiony! Ale czy my powiedzieliśmy start w ogóle? Dobra, jest git. No co? Sytuacja aktualnie jest taka. 4 do 2. Tym razem Hawat zaprezentuje swoje zdolności śledcze. Znajdź ich wszystkich. Kroczek w górę? Krocze? Let's go. Trafiony jeden. Drugi. No, dobra, dwóch. Shao, 6 do 2. Masz szansę, żeby zrobić remis. Wystarczy, że trafisz wszystkie 4 szoty. Kurtyna! Dobra, jest kapitan. Jest Bezu. Aja, prawie! Ale close! W tej rundzie punkty zdobyła drużyna Beza. A, bo nie wiem, czy wspominałem, ale konkurencje były rozgrywane drużynowo. Round 2. Gdzieś w tym picie kryje się niewidzialna Ewelina. Macie 2,5 minuty. Kto więcej damage'a wbije w Ewelinę w tym czasie, ten wygrywa. Czas, start. Okay. Ale go teraz zesnajpili! Jak na razie to mu dobrze idzie całkiem Hawatowi. Dobra, chłopaki na 3-4 i każdy w swoją stronę, nie? Boże, jak ja dożyję! Znowu trafiony! Trafiony! Dobra, drużyna czerwona, 2,5 minuty minęło. Hawat dostał srogi w pierdziel. Zatrzymajmy się na moment, żeby docenić pik Beza. Patrz się na to. Bezu, kurwa, dziewicą się nie da sterować. Powinniście wszyscy naraz uderzać przecież. Jak wszyscy naraz, jak Bezu ma E, a Santi ma Q i E. Dobra, Santi akurat z tobą może ładnie to skombować. Dawaj, na 3-4. Dobra, to 3, to o. Kapty nasz poszedł do domu. Ja nie chcę z nim już więcej w teamie. Kontroluję. Powiedział Bezu Jorikiem. W tej rundzie drużynie Arczego udało się wyrównać stan punktowy. Gdzieś w tym krzaku kryje się Timo. Waszym zdaniem jest zabić go bez przekraczania tej linii. Kto pierwszy, ten lepszy. To może trochę zająć. A Hawat, ty jak chcesz, możesz się ruszać. Mogę się ruszać? Państwa, już 40 sekund. Dobra, on stoi tutaj. Mówię! Jezu, Hawat! A bo to Hawat jest. To jest Hawat, dobra! Ja! Ale flash, jaki outplay! No dobra! 1.36 to wasz czas. Dobra, piony zbijamy. Pupcio, jesteś w trajbuszu? A, ja w tym mam być, XD. Ale byśmy se pograli. No to drużyna Beza, minuta 36, zobaczymy, czy uda wam się pobić ten czas. Start. Na pie***y! Wow! Jaka buła na mordę! Dobra, 3, 2, 1. Trafioni! Co, już umarł? Robi wrażenie! No to proszę państwa, no chyba strategia tutaj wygrała. Kapitan, gratulacje, jesteś dobrym dowodzącym. Ale ja nie jestem nawet kapitanem. On jest dobry pod zastępowym. Punkt dla drużyny Beza. W dżungli przeciwnika kryją się 4 Vision Wardy. Macie je znaleźć przy użyciu waszych niebieskich wardów. Która drużyna znajdzie ich więcej, ta wygrywa.
Dobra, kto będzie pierwszy strzelał? Ja mogę jako dowódca brygady. Dzielny Jorik. W tym miejscu. Do dowódcy niestety nic nie znalazłeś. Dobra, Santi, gdzie myślisz, że jest wart przeciwnika? Ja myślę, że... jest on tu. Dobra, to było całkiem sprytne. Aj, niestety! Dobra, Hawat, gdzie będzie strzelane? Strzelałbym tu. Dobra, to dawaj. Niestety nie ma! Dobra, jak na razie zero. Lecimy do kaptyna, gdzie strzelisz? Dobra, w dupie was mam, strzelam tutaj na... Dobra, nie trafione. Zero punktów macie, gratulacje. Uwaga, kolejny genialny plan Beza. Zapraszam. To do... mów, czy to jest dozwolone. Jest pixel perfect. Chłopie, nie ta dżungla. Ja. Chodo, jak później wygląda montowanie? Weź nie pytaj. Czerwoni, macie łatwe zadanie, ponieważ drużyna przeciwna nie trafiła ani jednego warda. Wystarczy, że traficie jeden, wygrywacie tę rundę. No, stawiajcie. Dobra, ponieważ mówię. Bezu tak długo się wykłócał, czy tam można, czy nie można? O kurwa, oczywiście, że tam był. LOL, trafiony! Jeden punkt, gratulacje, wygrywacie! Okej, drużyna Archiego. W ringu znajdą się dwa ruchome cele. Waszym zadaniem jest zabicie ich bez przekraczania tej linii. Z racji, że są dwa cele, w tej rundzie można zdobyć dwa punkty. Czas. Start. Błagam cię, dodruj coś. Ale on się stara. Zrobił to. Już myślałem. Ej, może weźmiemy tego kraba na nasze nagrywki. Proszę państwa, po zabiciu pierwszego z graczy zatrzymaliśmy stoper. Mieliście szansę wbić trzeci level. Teraz z nowymi umiejętnościami zapraszam do dalszej zabawy. Start. Ej, ale mamy go zabić i mamy po prostu używać skilli, tak? Tak. O nie! Big Brain! O kurda! Ale ty jesteś inteligentny, Huber! I ostatni hit! Dobra! Żeby było sprawiedliwie, drużynie przeciwnej zezwoliliśmy na używanie Heralda dopiero po zabiciu pierwszego z graczy. Żeby sytuacje były takie same. Dobra, chodź, Santi, rozpierdzielimy ich. Tylko, że ja mam taki zasięg, że nie dosięgnę. Dobra, drużyno Beza, teraz wyzwanie przed wami. Nie wiem czemu piknęliście tego Heimera. Start! Focus Arkoan, Arkoan ma jeszcze... Trafione! O no co?! Wypieraj! Nie, czemu go zaatakowałeś?! Czemu go zaatakowałeś w tamtą stronę?! Santi, pizgaj! Staram się, ja mam Zeza! Dzięki, Bezu! Co dzięki, Jano? Heimera piknąłeś! 5, 4, 3, 2, 1... No niestety, jesteście po czasie! 6! Proszę państwa, przed nami runda finałowa. Sytuacja punktowa w tej chwili wygląda następująco. Drużyna Beza 2 punkty, drużyna Archiego 4 punkty. Natomiast w tej rundzie można zdobyć 3 punkty. Kto ją wygra, ten wygrywa cały program i zdobywa poskinie dla swojej drużyny. Dobra, drużyno Beza, wasi przeciwnicy pochowali się w dżungli. Drużyny mają po 2 minuty, żeby znaleźć wszystkich graczy przeciwnika. Bez przekraczania tej linii. Czas, start. Da, tutaj, pierwszy strzał tu, pierwsze polecę. No to Marlon uderzył! Nie, przepraszam! Maria! Co za parę olimpiada! Hello. O, jest Kupcio! Dobra! Spokojny dzień na morzu dzisiaj. Ty, co nie było? Było trafione, widziałem na minimapie. O, jest trzeci trafiony! Archie trafiony i teraz szukamy tylko i wyłącznie Shao. Tak, tam jest na pewno, ale ja tam nie sięgam. Ostatni strzał, 5 sekund. Dobra, przyszedł Shao. Nie ma go tam. Dobra, proszę państwa, udało wam się znaleźć trzech graczy. Gdzie jesteś, Shao? O nie! Dobra, wasi przeciwnicy znaleźli trzech graczy. Jeżeli uda wam się pobić tę liczbę, wygrywacie. Dobra, czas. Start. O. LOL, pierwszy strzał! O, jest, tu jest. Kurina. Jest, Santi znaleziony. Jest tutaj. A, wiedzą, dobra, Bezu wyeliminowany. I jeszcze został tylko i wyłącznie Hawat. Ja znaleziony! Gratulacje w takim razie, wygrywa drużyna Archiego. Jeśli podobał ci się ten film, to kliknij ten, w którym rozdaję graczom tyle RP, ile CS-ów uda im się zdobyć. Pa, pa.